Ojej, co się stało? Ciężko, Heniu, powiem ci. O matko święta. Co się stało? No tak mężczyzną być to ciężko dosyć. A, jest. To cię dręczy. No bo audycję mamy zrobić, proszę ciebie. Pamiętam. Ach, ci mężczyźni, czyli ojcowie, mężowie, dyskretni przyjaciele. A to wiesz, trudne role. No. Dzień ojca był niedawno. Tak, tak, był. Świętowałem trochę nawet. No trudny temat jest już. No. Na pewno coś znajdziesz tam. Ale to ja same smutne historie mam. Nie wiem, czy ja mogę w tym smutne. Temacie? Tak. Tyle radości jest na świecie no teraz. Tak, spróbuj, przesady. Może tak. Poza tym, może podejdziemy do tego jakoś śmielej. To ja może tak. Stałem właśnie w sklepie przy stoisku jarzeniowym, gdy oto zwrok mój napotkał mego sąsiada, pana Ambrożego Keksa. A, znam gościa, no. Jego facjata nie dość, że wyrażała dogłębny smutek, to jeszcze na dodatek posiadała na czole śliwkę o słusznym rozmiarze i żywym kolorze. Szacunek, panie Ambroży, czyżbyś pan się stał za legendę ringu? Nie. Uskuteczniałeś pan dowolne amerykankie? Mylisz się pan. Przydzwoniłeś pan w barbakan? Nie. Zachciało mnie się być dżentelmenem, a na czole widzisz pan tego przykre skutki oraz daleko idące konsekwencje. I co się stało? No właśnie. Podziel się pan tym dramatem, to panu ulży. A podzielę się. Może pan mi pomożesz zrozumieć ten bolesny paradoks. Wyobraź pan sobie, że nie dość, że toczyłem poziomowe rozmówki, nie dość, że nie siorbałem, ani nie używałem, wyrazów, nie dość, że spełniłem galopkiem zwruszające prośbę kobiety, a nawet, uważasz pan, pozmywałem po sobie kufel i talerzyk z chińskiej porcelany z Włocławka. No, tak. To jest coś. I wyobraź pan sobie, że potem wszystkim zostałem czynnie znieważony patelnią przez rodzone małżonkie. Panie Ambroży, to już granda, no. To pan żonie pomagasz w podstawowej komórce, a on... Jakiej żonie? No pańskiej. To ona wszak użyła środka przymusu bezpośredniego. Owszem, użyła, ale posłuchaj pan całego przebiegu zdarzenia. Ponieważ, że żona moja, Danuta Keks z domu Kowalszczyk... Nie? Znam babka. Obglądała telewizor. Poszłem się przejść, aby powdychać powietrze, czyli tlen, azot i temuż podobnie. Wspomnijmy. Kiedy tak sobie szłem, odczułem niespodziewanie pragnienie. Jakie pragnienie? Pragnienie się napicia. W tym celu wkroczyłem do jednej z licznych na Grochowie placówek gastronomicznych. Wypiłem te 2, 3 czy 4 piwka. Może 5. Ucinając pani za kontuarem kurtularną rozmówkę. Tak sobie rozmawialiśmy i nagle pani wyraziła żal, że musi zmywać biedactwo i niszczy sobie rąk arabaster. Wtedy obudził się we mnie dżentelmen. Udałem się za kontuar i natychmiast po ucałowaniu kończyn górnych nieszczęśliwej niewiasty przystąpiłem do zmywania. No, jestem z pana dumny, panie Ambroży. I tak, rozumiesz pan, tu zmywam, a tu rączki całuję, leci godzinka, druga, trzecia. Pani rzecz jasna, humorek się poprawił, zaczęła świergotać jak ta sikorka do słoninki oraz chychy śmychy uskuteczniać. I na tę wesołą pomoc dobrosąsiedzką wpadła moja dozgonna druga połowa. Och. Panie Ambroży, a ta pani zza kontuara to była młoda? Tak się przypadkowo złożyło, że tak. I ładna? Bardzo, ale czy to moja wina? No skąd? Ale nie mogłeś pan naświetlić żonie sytuacji? Nie zdążyłem. Aha. Żona od razu przystąpiła do wykonania wymiaru sprawiedliwości. Od forehandu jeszcze się zdążyłem uchylić, ale backhand trafił mnie prosto w czoło.
Gem, set, mecz. Zamiast docenić, że się wykazałem savoir vivrem, proszę pana, kuchennym narzędziem mnie w dynie. Rozumiesz pan coś z tego? Któż, panie Ambroży, zrozumie tę płeć naprzeciwną? Pożegnaliśmy się i wróciliśmy każdy do swojego domowego sfinksa. Stawić czoło, pan Ambroży czoło obolały. Kolejnym życiowym w paradoksom. No i taka to opowieść, Heniu. No, rzeczywiście niewesoła. No, niewesoła. Ale... I co? Ja rozumiem, taką historię przypomina mi się, może to się bardziej nada, bo właśnie no. Nic się nie stało. Jak to nic się nie stało? No, zapukał do drzwi i odszedł. A ja ci o tym nie powiem słowa. To jest już jedna z mych głównych wad, że jak się zatnę, to już bywaj zdrowa. Nie powiem słowa przez 10 lat. A zresztą po co jest jeszcze wcześnie? Co nocy z tobą rozmawiam w snach. Więc jeśli milczę w tej chwili, to dlatego, że we śnie dziś będziemy mówili. Ach, żebyś ty wiedziała, jak mi się chce, aż mi głosu w gardle brak. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce usta całować twe. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce, krew uciekłaby ci z lic. Żebyś ty wiedziała, jak, ale nie wiesz, a ja ci nie powiem nic. Kolego, co mąż porabia? A tak, a pani? No cóż, proza. W tym roku owszem, prześliczny maj. Na lato nie wiem, no nie do Brytanii. Zazdroszczę pani, to piękny kraj. Tak w modzie znowu są zakochani. Jak pani pachnie, jak wieczór w brzach. Ja pani dawno już chciałem coś powiedzieć. Nie śmiałem, proszę dobrze posłuchać. Ach, żebyś ty wiedziała, jak mi się chce. Aż mi głosu w gardle brak. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce usta całować twe. Żebyś ty wiedziała, jak mi się chce, krew uciekłaby ci z lic. Żebyś ty wiedziała, jak, ale nie wiesz, a ja ci nie powiem nic. No tak, nic się nie zdarzyło. A to ja mam taką historię, że się zdarzyło. Tak. No, a znowu się dużo przykrych rzeczy zdarzyło. No, trudno, może potem odkręcimy. Dawaj. To dziwne, bo natura mężczyzny jest taka, że mężczyzna musi odkrywać nowe obszary, prawda? Nowe rejony. Powinien. Tam. Czy musi? Jest odkrywcą, na pewno. Ale to się może źle skończyć. No i właśnie znam takie historie. Opowiedz swoją. Opowiem, tak. Jak miałem zaszczyt ostatnio wspomnieć, doigrałem się, ale nie ma tego złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło. Wizyta starszych pań, które w ramach walki z alkoholizmem zagroziły uskutecznianiem koncertów muzyki niepoważnej pod moim oknem, zmusiła nas do poszukiwania innej rozrywki umysłowej. Nas, czyli mnie i pana Benka, mojego sąsiada. Tak. I co to było? Już mówię. Długo się zastanawialiśmy, co wskutek wobec tego robić. Skoro jeżeli wykonanie ćwiarteczki zostało się sennym marzeniem, jak znieść pospolitość, co tu skrzeczy? I wtedy wyszedł nam na pomocną dłoń pan Wieńczysław Górkiewicz, wieloletni student licznych wydziałów. Nie znam gościa. Co panowie tacy smutni? Alkohol surowo wzbroniony, znakiem tego, jak tu się pocieszyć na grochowskim bruku. Panowie, z całym szacunkiem, alkohol może spożywać ludność włościańska i gminna. W stolicy młodzież już nie pije, ona się zaciąga.
Spojrzeliśmy na siebie z panem Benkiem zdumionym zwrokiem. Zaciąga? Już wyszczególniam. Jak panowie wiedzą, alkohol powoduje huch monopolowy, który drażni małżonki. Oj, drażni! Oraz dzień później objawia się w charakterze kaca, czyli boleniem mózgoczaszki, skrętem kiszek, wstrętem do światła, wzdryganiem całej autonomii cielesnej. Przestań pan jeszcze tak gorzej detalicznie opowiadać. Nie mówisz pan do harcerstwa na ognisku, zdenerwował się pan Benek. Przechadzam się do sedna. Co panowie mają zaszczyt widzieć? Zapytał pan Wieńczysław, machając nam przed oczami jakimś niedopałkiem. Papieroska. Słusznie pan nadmienił, panie Benku. Jednakowoż jest to papierosek konopny, który po pierwsze primo dobrze wpływa na humorystyczne samopoczucie. Po drugie, jak mawiali Indianie z plemienia chlapaczów, pozwala porozmawiać z duchami przodków. Który z panów lefrektuje? Lefrektował pan Benek, który w niejednym eksperymencie brał udział. Ja spróbuję. Mój świętej pamięci teść skitrał gdzieś gąsiorek nalewki. Nie zdążył jednakowoż powiedzieć mianowicie gdzie, a potem zamienił się w żałobne zwłoki. Pan Benek zaciągnął się raz. Drugi raz. Po trzecim razie zaczął się uśmiechać jak niemowlę na widok maminej piersi, a po czwartym posmarkał się ze śmiechu. Panie Benku, z powodu dlaczego humorystyczne drakie pan uskuteczniasz? A z powodu pańskiego wyglądu zewnętrznego. A możesz pan wskazać konkretnie? Zapytałem, letko już wyprowadzony z nierównowagi. Co pan masz na nosie? Zapytał pan Benek i formalnie zaryczał ze śmiechu. No co, okulary? Co pan, panie Benku? Co? Wrzasnął, trzymając się za brzuch pan Benek. Okulary! Złudzenia apteczne mnie prostuje. Tu pan Benek nie wytrzymał. Położył się na tretuarze. Po facjacie leciały mu łzy jak groch z kapustą. Mówiłem, że będą łzy. Tak. Ta. A cała autonomia cielesna trzęsła mu się ze śmiechu. Nagle zobaczył dąb, który na naszym podwórku figuruje. Przestał się śmiać i galopkiem jak wywiórka wdrapał się na drzewo. Zawołałem za nim. Panie Benku, co to jest? Planeta małp, jak pragnę zakwitnąć. Idź pan stąd. Będę teraz się zajmował sztuką powyższą. Odpowiedział pan Benek i zaczął wymachiwać rękami. Panie Benku, co pan tak machasz? Dyryguję. Uczę wróble i inny drób marsza lotników. Potem pan Benek zaznaczył, że już nie jest panem Benkiem, tylko ptakiem. Jakim ptakiem? Zapytał nieostrożnie pan Wieńczysław. Nie wiem, zastanowię się. No i pan Benek najsampierw wtrążolił słoninkę, co ją moja małżonka powiesiła. Tak jest, na okoliczność, że został się sikorką. W dalszym przebiegu zaczął kukać, potem krakać, a w końcu o mało nie zleciał z drzewa, gdyż dał jemu z bańki w charakterze dzięcioła. Na tę ornitologię przyleciała, nomen omen, pani Baryłkowa. Jak zobaczyła rodzonego męża, kukającego na drzewie, zaczęła mu wjeżdżać na godność osobistą, wyliczać jego wady, kwestionować nieliczne zalety, żałować, że za niego wyszła, a w międzyczasie domagała się, żeby zszedł. Nie mogę, moja ty bogini. W jaki sposób? W taki sposób, że cię kocham. Pani Baryłkowej to piękne wyznanie nie wzruszyło. Benek, złaś. Nic ci nie zrobię. Dostaniesz tylko po mordzie z każdej strony i śluz. No nic nie zrobię. I przestań kukać. Tu pan Wieńczysław popisał się sprytem. Panie Benku, zejdź pan. Możesz pan kukać w domu, w swoim zegarze. Ta rozsądna i oczywista propozycja przekonała pana Benka. Zszedł z drzewa i triumfalnie chuchnął małżonce prosto we wzburzone oblicze. Nie piłem. Nie piłeś. A co tam trzymasz? Papieroska. Pani Baryłkowa pociągnęła swoim wypróbowanym nosem, po czym zaznaczyła.
Ach, ty gambeto życiowa. Co ty myślisz, że skoro jeżeli twoja małżonka przekroczyła trzydziestkę, znakiem tego nie wie, co znaczy nowoczesność w domu i zagrodzie? Już ja wiem, co to za papierosek. Widziałam w telewizorni te indiańskie wynalazki. Szoruj do domu, ale już! Potem expose pan Benek posmutniał i zwolna podążył za swoją wybranką. O dalszym jego losie nie będę detalicznie wspominał, nadmienię tylko, że w porównaniu z tym, co mu zrobiła małżonka, kac jest niewinną drobnością dla małoletnich pętaków. A mężczyzna chciał tylko poznać nowe lądy po prostu, że tak to ujmę. Tak, no ale jednak siła tradycji, prawda? No tak, tak. Związek. Ja w takim razie coś, co jest częstym rozwiązaniem w końcu, prawda? Tak czy tak, znowu będą łzy. Oj. Siedzimy razem w tej tawernie, ja i ty, a z twoich oczu niespokojnych płyną łzy i płyną słowa pełne żalu, pełne skarg z twych wczoraj jeszcze uśmiechniętych warg. No nie bądź taka smutna, nie bądź na mnie zła. Posłuchaj, stary Jose na gitarze gra, a goście z fajek swych puszczając dym, wołają, byś tańczyła im. Szkoda twoich łez, dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości zczezł i płonie tylko w szklankach wino. Jan Badalia, szkoda próżnych słów. Dziewczyno, nie zabłysną znów. Dziewczyno, tęcze naszych snów, co dziś powstają, jutro giną. Więc napijmy się za miłości, której nie ma już. Zapomnijmy się, przyjdź do mnie, szczęście mi stwórz. Szkoda twoich łez, dziewczyno, wszystko ma swój kres. Dziewczyno, żar miłości zczezł i płonie tylko w szklankach wino. Dandariba, szkoda próżnych słów. Dziewczyno, nie zabłysną znów. Dziewczyno, tęcze naszych snów. Co dziś powstają, jutro giną. Co dziś powstają, jutro giną. Co dziś powstają, jutro giną. Bam, bam. Ona była tancerką po prostu, to wiesz jak to jest, no, szybka miłość. No tak. Nie przejmuj się. No wiesz, no nie przejmuj się, ale też mężczyzna jak tak eksploruje nowe lądy, to się może pomylić, tak? No tak, tak. Potem skutki decyzji trwają tak, wiele lat często. Co potem? Konsekwencje. No i o tych konsekwencjach teraz. No to proszę, może mnie też jakaś przestroga od ciebie trafna spotka? Jak już miałem okazję wspomnieć, posiadam lokum na parterze. Wskutek wobec czego nie raz i nie dwa mam okazję usłyszeć namacalnie, jak sąsiedztwo krzyżuje ze sobą rozmówki. Wczoraj byłem mimowolnym radiosłuchaczem dialogu społecznego pomiędzy z jednej strony panią Teresą Baryłko, a z drugiej panią Apolonią Wondorek. O, dobre towarzystwo. Ta. Dzień dobry pani Baryłkowa.
I jak tam się układa fizharmonia pożycia małżeńskiego po ostatnim występie szanownego rycerza pani serca? Rycerz, czyli mój osobisty małżonek, uroczyście przysiągł, że już nigdy nie zapali konopnego papierosa. No nie dziwię się. I że już nigdy nie wejdzie na drzewo. I że nigdy nie będzie ptakiem. Oraz, że już nigdy nie spróbuje wtrążolić się do zegara ściennego w charakterze kukułki. I nie będzie się na nim bujał jako wahadło. Aby ukoić mój gniew, obiecał spełnić moje życzenie. W jaki deseń? A w taki, że poszedł ze mną na zakupy. Przepuścić na mnie całą pensję. Surowy wyrok. A, uzbierało mu się. Przebieg kary był następujący. Benio się wykąpał, wygalantował, zażył wodę kolońskie z potrójnym zapachem. Doustnie? No nie, zewnętrznie. Po czym dał się zaprowadzić po trotuarze zarąsie do najbliższego aliganckiego sklepu z odzieżą zachodnią. Im dłużej tam nabywałam niezbędne trekstylia, tym bardziej żałowałam, że go wzięłam. W jaki sposób? W taki, że ta lebiega kolorów nie odróżnia. A co się pani dziwisz, pani Baryłkowa? Żaden chłop na kolorach się nie zna. Naukowa niemożebność. Co ja mówię, że niebieskie mnie daj koszule, ten mnie daje zielone. Różowe chciałam sukienkę koktajlowe z de Goldem. Przyniósł mnie czerwone szmaty dla starszych pań. Pytam się go, czy mu się podoba ten saladynowy niedwab, a ten gały szeroko otwiera i się pyta, że co? W taki sposób kupiłam sobie na złamane serce flakon Szalej 5, kordłę i inną lekką galanterię damską za ciężkie pieniądze. Strasznie był blady, kiedy za to płacił. Się nie dziwię. Co się dziwić, pani Baryłkowa? Panią ubrać to nie wąskie koszta. Potrzeba na to parę ładnych metrów kwadratowych. Mógł się chłopina zmartwić. Pani Wondorkowa, oblicza się pani ze słowami. Taka kobieta przy kości jak ja, to zimą chłopu da ciepło, a latem cień. A z pani jaki pożytek? Panią to można najwyżej po użyciu za szafę schować jak parasolkie. No, pani Baryłkowa, parasolkie to ja zaraz będę miała zaszczyt połamać na pani koafiurze. Żeby pani autonomię cielesną zmierzyć, to nie jeden krawiec musiał uskutecznić zdrową przechadzkę. Tak? Koło mnie spacerował krawiec, a koło pani to chyba tapicer. I musiał być trynknięty, że pani się w taki plusz zawinął. Tak? Może i tapicer, może i trynknięty, ale na pewno nie tak pijany jak pani małżonek, czołowy alkoholista grochowa. Przestań pani szczekać na mojego Beniusia, bo jak zamaluje cię łajzo w malowankę, to ci z niej 3 kilo tynku odleci. A ja ci zaraz włosy ze łba powyrywam. I z nosa, i z ucha. Nie będę tu wyszczególniał, co się działo w dalszym trakcie. Nadmienię jedynie, że w tych godnych pożałowania wypadkach wzięli udział również 4 wezwani przez życzliwych sąsiadów policjanci. To czy ja nie dzwoniłem, żeby nie było? No nie. Policjanci zawsze przychodzą sami. Funkcjonariusze nadmiaru sprawiedliwości uspokoili sąsiadki po krótkiej potyczce, w czasie której dowiedzieli się sporo smutnych rzeczy o sobie oraz o prowadzeniu się swych matek, żon i córek. Pani Baryłkowa odzyskała wolność po wpłaceniu wysokiej kaucji przez nieotulonego w żalu małżonka i żyją odtąd długo i szczęśliwie. A więc można? Trzeba się postarać po prostu. A być może zaczynało się tak, prawda? Tak, no jak? A bo ja czekam pod bramą, wyciu wielbiana damo, patrz moknę pod oknem i na grzebieniu gram. Pijam paparina. Z mankietem, bukietem, szyk działa na kobietę, z fasonem w twą stronę, amelciu luba gram. Padam banam, libi dang dang dang, dam tam te badal da pada, dida padiam badiam. Bo człowiek to jest jak gołąbek, chce gołąbkę mieć, co wniesie w gniazdko to książeczkę PKO.
Zostaw se, Luba, złoty ząbek, mnie garniturku. Czy niedzielę już wesele, ślub? Aniele, ja czekam pod bramą, a ty pogadaj z mamą, miłości ile gramą, będziemy ja i ty. O tak. Tak. No właśnie, to się tak zaczyna i tym facetkom się wydaje, że ten mężczyzna to jakiś jest królewicz albo rycerz. No nie jeden, tak, nie jeden nie jest królewicz. Tak, że to takie będzie życie jak w bajce. A ja właśnie coś o baśniach mam teraz. O. Jeśli można. Nie o życiu, teraz o baśniach. Baśniach, znaczy jak się baśń zderza ze z życiem. Jedną z wad mieszkania na parterze jest niewątpliwy fakt, że mam możliwość być własnoręcznym świadkiem dialogów aspołecznych, które zachodzą na moim podwórku. W związku z powyższym pozwalam sobie na wybryk zamieszczenia kolejnej rozmówki, którą skrzyżowały dwie moje przeurocze sąsiadki, pani Teresa Baryłko i madame Apolonia Wądorek. Dzień dobry, pani Tereso. Słyszałaś pani o spotkaniu bajarzy w Kicikoci? Nie. Natomiast bywam tam nie raz i nie dwa w celu wzięcia za łeb i do domu mego małżonka. A w jakim takim celu się spotkali ci dani bajarze? Oprócz dania w gazomierz oczywiście. No żeż właśnie w celu opowiadania baśni. Pani Apolonio złociutka, żebyś pani wiedziała, ile ja się bajent nasłuchałam przez moje małżeńskie współżycie. Jak ja bym spisała to, co mój ananas mi trajlował, to bym ze 3 kilo nobli dostała, czy innych Oscarów. Masz pani rację bytu, mój świetnej pamięci nieboszczyk, niech mu ziemia letko przędzie, też lubiał nawijać makaron na uszy. Otóż to, szanowna pani, mój Benio jeszcze w stanie narzeczeńskim bajał jak Andersen. Co on mi nie trajlował? A to, że nóżkie posiadam jak kopciuszek. A to się brał do całowania, a konto śpiącej królewny. A jak nie chciałam mu udostępnić ust, to mi wjeżdżał na godność i zaznaczał, no, 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 nie bądź panna taka królowa ze śniegu. To faktycznie, że większy artycha. A jak? Się pytałam grzecznie, czy nie lubi przypadkiem nadużywać. To jak nie padnie na kolana, jak nie zacznie się przysięgać na Matkę Boskie Częstochowskie, co w ostrej świeci bramie, że nie, że no skąd, tylko od święta. Jaka się okazała cała prawda? Taka, pani Apolonio, że owszem, gazuje od święta. Za to świętuje wszystkie święta kościelne, państwowe i branżowe. Tak. To łachudra. No nie wiem czemu łachudra, że człowiek świętuje, co to... Może zaniedbuje ją przez to. Nie powiem, w charakterze narzeczonego bardzo był namiętowy. Mhm. A konto mojej cielesnej autonomii nawijał nawet do Rymu. Ale potem się zaczęła proza pożycia. Beniu, kran cieknie. Kiedy go zrobisz? Jutro, słońce ty moje. Pół roku było o tym kranie. Drugie pół o drzwiach, że skrzypią, wskutek wobec czego spać nie mogę. Och, królewna moja nie może spać, jutro polecę do sąsiada po WD 40 i na oliwie. Poszedł. Czekam. Na oliwiu? Nie przychodzi. Martwię się. Po 5 godzinach nie wytrzymałam i poszłam. I co ujrzały me oczy zapłakane mianowicie? Co ujrzały? Mego Beniusia, mego sąsiada, szwagra sąsiada, kolegę z wojska szwagra sąsiada, wuja kolegi z wojska szwagra sąsiada. A każdy jeden naoliwiony. A, naoliwił. A drzwi? A drzwi nie. Sama więc pani widzisz, pani Apolonio, baśni mam w domostwie po kokardki i nie muszę się w tej sprawie nigdzie fatygować. A propos, która godzina? 6. A z powodu dlaczego pani pytasz? Z powodu dlatego, że moje dozgonne złoto już od 2 godzin powinno być w naszym gniazdku. Pewnie wróci w nocy i znowuż mi odstawi szacharę zedę. No nic, ja mu za to pokażę złą czarownicę.
W jaki deseń? Wezmę mietłę. I będzie pani latać po mieszkaniu? Ja nie, ale Beniuś owszem. Taka smutna baśń raczej. No właśnie dzisiaj tak na smutno właśnie też. I znowu będzie trochę smutno, że tak powiem. Bo po prostu akurat, że właśnie poszedł i nie wrócił. Dłuższy czas go nie było. Mężczyzna. Tak. A to każdy mężczyzna musi taką przygodę męską mieć. No, chyba. Tego nie wiem, czy musi, ale ten miał i chyba nawet już z nią przestał. Także po prostu zostało jej tylko popłakać i śpiewać. Już rok upłynął i drugi mknie, jak dnia pewnego rzuciłeś mnie. I każdy dzień bez ciebie w smutku płynie, w każdej godzinie wspominam cię. Do tamtej innej odeszłeś w dal i zostawiłeś po sobie żal. Choć ona ma piękniejsze może oczy, ale nie kocha cię jak ja. Stachu, wróć, daruję ci winy, porzuć inne dziewczyny, wróć do mnie, wróć. Stachu, ja po nocach wciąż płaczę, gdy cię z inną zobaczę, wróć do mnie, wróć. Choćbyś kaleką był, co nie daj Bóg, zawsze cię mile przyjmę w swój próg. Stachu, jam cię przecież kochała, jam ci serce oddała, wróć do mnie, wróć. Stachu, ja po nocach wciąż płaczę, gdy cię z inną zobaczę, wróć do mnie, wróć. Choćbyś kaleką był, co nie daj Bóg, zawsze cię mile przyjmę w swój próg. Stachu, jam cię przecież kochała, jam ci serce oddała, wróć do mnie, wróć. No i potem Stachu wraca. Właśnie sobie pomyślałem, że może to nie być takie wcale dobre, żeby wrócił, prawda? Może czasem lepiej, żeby nie wrócił. No bo on wraca, państwo zarzucają na szyję święte więzy. Tak. No i życie rodzinne. No i tu różne są, prawda? Święta. Ja wiem, że jest lato, ale to przypomnijmy sobie. Będą święta zawsze jeszcze, mam nadzieję. O świętach dobrze sobie przypomnieć coś. To ja przypomnę może, jeśli... Prosimy. Szłem sobie po grochowskim bruku, gdy nagle ujrzałem otóż pana Benka, objuczonego jak cała karawana wielblądów. Szanowanko, panie Benku, co jest, jak pragnę zdrowia? Cały pułk wojska do pana zajeżdża na kwaterunek? Nie, sąsiedzie, zakupy przedświąteczne uskuteczniam. Już? Jeszcze masz pan kilka dni, czy też wszak nie? Tak, ale w zeszłym roku zdarzył mnie się na tle wigilijnego zaopatrzenia pożałowania godny ewenement. Wyszczególnij pan mianowicie. Więc mianowicie w wigilijny poranek ustawiłem choinkę, obleciałem ją ze światełkami mrugającymi na pięć kolorów i grającymi na melodię dzisiaj w Betlejem, gdy oto do salonu wkroczyła moja dozgonna druga płeć i zaznacza, że aromant jej potrzebny do, za przeproszeniem, kuti. Do czego? Do kuti.
Ma małyga na słodko z miodu, rodzynków, maku, pszenicy i temuż podobnież. Jaki aromat, się pytam. Pomarańcz. Zlazłem ze stołka, zdjąłem spodnie, założyłem wewnętrzne galanterię męską, czyli co? Czyli kalesony. O, pardon. Założyłem spodnie, swetr wydziergany przez teściową, but lewy, but prawy, szalik, paltot, nauszniki, kaszkiet i poszłem. W sklepie tłum mężów. Kolejka z potrójnym zawiasem, każden po aromant. I każdy, żeby nie zapomnieć, powtarza sobie głośno. Migdał, migdał, albo cytryna, cytryna, albo wanilia, wanilia. Z tego szumu zapomniałem, jaki aromant miałem kupić i wróciłem do domu się spytać jeszcze raz. Pomarańcz, głuptasku, zaszczebiotało me szczęście. Poszłem do sklepu i już za półtorej godziny byłem z powrotem. Tymczasem zdążyła już przyjść teściowa. Gdzie się szlajasz, Lebiego? Zagaiła mnie serdecznie na dzień dobry, a ja zdjąłem kaszkiet, nauszniki, paltot, szalik, swetr wydziergany przez mamusię, but lewy, but prawy, spodnie, galanterię męską, włożyłem z powrotem spodnie i poszłem zawiesić na choince szpic. Gdy już stałem na krześle i wcelowywałem szpic, weszło moje ukochanie i poprosiło, czy nie mógłbym jednakowoż znów pójść do sklepu, gdyż potrzebne jest jeszcze jedno jajko do makowca. Tylko to? Tak, kochanie, jeszcze tylko jajeczko. Nic pan małżonce nie zakwestionowałeś a propos logiki? Nic, gdyż odebrałem staranne wychowanie. Komu? Nie przeszkadzaj pan, tylko słuchaj. Co było w dalszym trakcie. Zdjęłem spodnie, założyłem wewnętrzną galanterię, założyłem spodnie, swetr wydziergany przez teściową, but lewy, but prawy, szalik, paltot, nauszniki, kaszkiet i poszłem. W sklepie tłum mężów. Kolejka z potrójnym zawiasem. Każden po jajeczko, tudzież marcheweczkę, tudzież grzybka, tudzież bułkę obtartą, która ma nieprzyjemny zwyczaj kończenia się we Wigilię. Zawsze. Tak jest. Po półtorej godzinie przyszła na mnie kolej. Pani w kasie przejechała mnie po jajkach odczytnikiem. 5,60 mówi. Ja po pugilares. Nie ma. W drugiej kieszeni. Nie ma. W spodniach. Nie ma. Za mną tłum mężów zaczyna mnie posyłać bukiet serdecznych życzeń. Pugilaresa nie ma. Zrobiło się grubsze nieporozumienie z powodu dlatego, że zaczęli mnie familie sztorcować w tył do króla Piasta, na co nie mogłem przystać i też odszczekałem 2-3 słowa. Pugilares się znalazł. Wyjmam stówkę. Oj, dawno nie widziałem stówki, a ty? Ja widziałem, tak? Tam, koło twojej torby. Aha. Wyjmam stówkę, pani do mnie otwiera buzię na cały legurator. Drobnych nie ma? Nie miałem, więc pani poszła się przejść do monopolowego rozmienić. Tak. No, tam zawsze mają i personel życzliwy. Tak. Owszem, pani wróciła, wydała, wróciłem się do domu. Gdzie już było dwóch moich szwagrów, trzech wujaszków i dwie ciotki. Żona ciężko charuje w kuchni, a choinka jeszcze nie gotowa. Zdjąłem kaszkiet, nauszniki, paltot, szalik, swetr wydziergany przez mamusię, but lewy, but prawy, spodnie, galanterię męską. Włożyłem z powrotem spodnie i poszłem zawiesić na choince szpic. Gdy już stałem na krześle i wcelowywałem szpic, weszło moje ukochanie i poprosiło, czy nie mógłbym jednakowoż znów pójść do sklepu, gdyż potrzebne jest jeszcze 5 deka suszonych borowików. Do ciasta? Gdybym miał wtedy leworwer albo majcher, to bym jej powiedział kilka gorzkich słów. Ale nie miał pan, niestety. Zdjąłem spodnie, założyłem wewnętrzną galanterię, założyłem spodnie, swetr wydziergany przez teściową, but lewy, but prawy, szalik, paltot, nauszniki, kaszkiet i poszłem. W sklepie tłum mężów. Kolejka z potrójnym zawiasem. Jakiś facet przy kasie, łacha dojda z dalekiej prowincji, wyobraź pan sobie, Pugilaresa nie może znaleźć. Ludzie to są, naprawdę. Ja tymczasem się zrobiłem głodny. Stałem przy węglinach i jak mnie barelon, szynki, polęgwice zaczęły pieścić po powonieniu. Zaraz nerwy mnie opuściły, subtelność poszła wąt. Jak nie wjadę facetowi na godność? Jak mu się nie wyrażę ujemnie o mamusi? Zaraz Pugilares się znalazł. Wróciłem z powrotem do domu.
Zdjąłem kaszkiet, nauszniki, palto, szalik, swetr wydziergany przez mamusię, but lewy, but prawy, spodnie, galanterię męską. Włożyłem z powrotem spodnie i poszłem zawiesić na choince szpic. Okazało się, że szwagrowie ubrali już choinkę, wszystko gotowe i małżonka do mnie w ten deseń. Benedykt, ja cię proszę, wszyscy czekają. Więc szybko się poniekąd ogoliłem, wygalontowałem, uczesałem i lulajże Jezuniu. I z powodu dlatego w tym roku całe zaopatrzenie już załatwiłem. No, bardzo zmyślny. Czyli kilka dni przed, taka tak. porada. No, słusznie, a nie, męska rada taka. A nie na ostatnią chwilę, prawda? Nie. Tak. No słuchaj, wydaje mi się, że temat świąteczny to jest taki niby że odległy, ale na przykład dobrze mi się z takim szlagierem kojarzy jakimś. Aha. Może ja pierwszy raz to w zimie usłyszałem właśnie koło świąta. A może to było święta wielkanocne, nie wiem dokładnie. Znasz ten kawałek? Jeszcze nie wiem. Taki właśnie pasuje taki temat. Ty masz dla mnie coś, ja znam cię na wskroś, wiem co w tobie dobre jest i złe. Ty masz jakiś czar, co w serce się wdarł, ja w tobie jak wariat kocham się. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Boś ty mała mis, zmieniła mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. Ja pa pa di pa di dam di dam di dam da di di dam di ja pa 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 di. Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, czy wiesz, ja nie poznaję siebie sam. Boś ty, mała mis, zmieniła mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. To taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe dam. Boś ty, mała mis, zmieniła mi świat, że znów kocham pierwszy raz od lat. No, są takie ładne piosenki, prawda? Bei mir bist du schön, please let me explain. Bei mir bist du schön, smears you are ground. Bei mir bist du schön, again and again. It means you are the favorite in the land. I could say bella, bella, even say wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Bei mir bist du schön, please let me explain. So kiss me and say you understand. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Niełatwo jest być facetem, mężczyzną, ojcem. No tak, niełatwo. Nie, trzeba przyznać, że to jest kawałek roboty. Wiesz co, ale powiem ci tak szczerze, że nie chciałbym być babką. Tak szczerze mówiąc, to wolę jest tak, jak jest, tak, jak jest, tak, jak jest. Bei mir bist du schön, please let me explain, so kiss me. O, może to jest rozwiązanie. And say you understand. Ale że mówić w języku zagranicznym? Do niej. A do niej. Do niej. Tak, jeszcze jak wszystkiego tak nie, może nie, na przykład nie rozumie, to wtedy można, wiesz, zawsze pociągnąć jakoś tak. A wiesz, co mężczyźnie pomaga? W sensie? Żeby tak się oderwać od świata, od przepraszam za wyrażenie, od kobiety. To? Co proponujesz? Żeby mieć swój zakątek, taki warsztacik swój, żeby miał i tam mógł sobie coś robić swoje. A coś. A głuba, coś tamtego? Tak, tak, wiem. Model kleić jakiś. Piosenkę grać, banjo, tak. Tamto. Albo można na przykład warsztaty, proszę ciebie, a konto na Wiejki Stołecznej. A, te sprawy. To proszę, mógłbyś mnie oświecić na ten temat nieco? Jakieś zagadnienie takie, o,
Na przykład w gwazie warszawskiej bardzo popularne są zdrobnienia. Słyszałem coś o tym. Czyli tak. Zamawiamy przez ciebie kawusie. Tak. Panieneczka nam właśnie przynosi kawusie, łyżeczkie. Zamówiłaby, przyniosłaby wódeczki, ale to być może młodzież ogląda ten program, więc... No jeszcze potem może. Tak, a potem, co będzie potem? Jak wypijemy kaweczkę, to pani przyniesie nam rachuneczek. Tak jest właśnie, tak. A my pieniążkami uiścimy. My pieniążkami uiścimy, ucałujemy jej złote rączkie. Czy tak. To pieniążkami znaczy, że niedużo będzie to kosztować? A to niekoniecznie, mogą być duże, to nie ma, wielkość nie ma nic do rozumiem. Rzeczy. To zdrobnienie dotyczy tylko, to jest taka forma literacka jakby, tak? Natomiast, nie wiem skąd to się wzięło, ale jest taka grupa zawodowa, to są tacy fachowcy, którzy stosują zdrobnienia nieustająco w swojej pracy. Aha, tak. No. A, wiem. No wiesz? Tak. Państwo wie? Pan wie? Pani? Tych, którzy nie wiedzą, mówię, a może przypominam właściwie, bo każdy wie. Czekaj. Nie. Policja, a konkretnie drogówka. Ach. A co, panie kierowco, tak szybciutko? A jakie światełko było? Czerwone było światełko. No to co będzie? No mandacik będzie. Tak to się odbywa. Mniej więcej tak. Ale ja myślałem, że to z innego powodu. A z jakiego? No żeby mi nie było tak przykro. No może tak. Może dlatego, że ci panowie i te panie, bo to przecież też panie, są wielbicielami gwary warszawskiej, może dlatego. I też. Może nawet Warszawy. A. Bo w Warszawie nie żyje się przykro. A to ja może się teraz zwrócę do wielbicieli gwary warszawskiej. Pozwolisz? Proszę bardzo. Może pykniemy konkursik. O! Mogę? O, konkursik. Tak, ja tu mam specjalny materiał. Szanowne, proszę Państwo, teraz będzie zagadka. Ona będzie strasznie trudna, ale może się uda. Polega to na tym, że przeczytam króciuszki tekścik. W tym tekściku będzie słówko i proszę to słówko odgadnąć. Uwaga. Ja mogę? Ty nie. Znaczy możesz, ale tylko nie powiedz od razu. Dobrze. Tylko ja ci powiem, gdzie masz wysłać odpowiedź. Dobrze. I ci powiem, jaka to odpowiedź i wygramy nagrodę. Dobrze, podzielimy się na pół. No, ale... Uwaga, czytam zagadkę. Do mojej sąsiadki przychodzi Emma Blator. Przynosi jej codziennie 5 kilo czekoladek, wzdycha, za popiersie się łapie i śpiewa takie serenady, że mleko się zsiada, śmietana kwaśnieje, a z piwnicy wyprowadziły się wszystkie szczury. Co to za osobistość Emma Blator? Powtarzam pytanie. Co to za osobistość Emma Blator? Odpowiedzi proszę kierować. Wiem. Ale no to mówię właśnie, że teraz nie mów. Aha. Teraz proszę nie mówić. Nie krzyczeć tam, tylko proszę. A ja bym chciał, żeby państwo wiedziało, że ja wiem. Dobrze. Państwo, jakby co to Henio wie, proszę do niego pisać. Natomiast do nas proszę pisać na adres, uwaga, konkurs@. A co się pani obraża? Małpa w sensie znaczek. Pan się zaraz obraża, że do pani. No, tak, kobiety takie są. Tam. Konkurs@. Międzywierszami.org.pl. Jeszcze raz. konkurs@międzywierszami.org.pl. Można ewentualnie wejść na stronę też www.międzywierszami.org.pl. Tak? I tam należy skierować odpowiedź, a kto skieruje właściwą odpowiedź, dostanie co? Ja. Na przykład Henio dostanie bezcenną nagrodę książkową od klubu kawiarni Między Wierszami, w której mamy zaszczyt przebywać, egzystować. Może się Państwo nie zorientowało, ale tu są właśnie starożytne mury klubu księgarni Między Wierszami, gdzie znajdują się książki, kawusia i tym podobne atrakcje. I to już jest koniec na dziś. Czy Henio coś jeszcze chciałeś coś dodać? Bon ton. Bon ton.
gwiazda mi niebo błyska, gwiazda mi fale drżą, lecz spójrz na gwiazdy z bliska, ach to światła Warszawy są. Już teraz niedaleko, już Dudnik barem most, tym mostem ponad rzeką do miasta trafimy wprost. I co mi jeszcze trzeba? Warszawa, ja i ty, a w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Wśród ruin pokoik mały, maleńkie okna, drzwi, to jest majątek mój cały, ale to wystarczy mi. Że tam ktoś bogatszy, że pieniądze ma, lecz ten ktoś nie patrzy tak na Wisłę z okna co dzień jak ja. I nic mi już nie trzeba, gdy Wisła w dole lśni, a w górze błękit nieba, ach, to już wystarczy mi. Coś jak z nieba spadnie mu. Szkoda tylko i żal, że to taki rzadki bal. Niechby bywał dzień po dniu. Ach, jakby było byczo mieć siłę tajemniczą, co spełnia i życzenia, i marzenia. Już nie będzie głodno, ani chłodno. Kokos, pokus, spada mi z nieba co chcę. Kurczęta do śniadania, na zmianę dwa ubrania i kącik jakiś ciasny, ale własny. Dosyć już charówki dla złotówki. Pokus, pokus, spada mi z nieba co chcę. Mógłbym mieć co drugi dzień niedzielę, a w niedzielę park i karuzele. A na karuzeli dwa fotele, a na jednym z nich dziewczyna ma, a na tym drugim ja. Och, jak siłę tajemniczą, co spełnia i życzenia, i marzenia. Wreszcie o kochanej śnić przestanę. Kokus, pokus, spada mi z nieba, gdy chcę. We'll be right back.
Jakby było byczą, mieć siłę tajemniczą, co spełnia i życzenia, i marzenia. Już nie będzie głodno, ani chłodno. Fokus, pokus, spada mi z nieba co chcę. Kurczęta do śniadania, na zmianę dwa ubrania i kącik jakiś ciasny, ale własny. Dosyć już charówki dla złotówki. Fokus, pokus, spada mi z nieba co chcę. Mógłbym mieć co drugi dzień niedzielę, a w niedzielę parki, karuzele, a na karuzeli dwa fotele, a na jednym z nich